Hej, hej, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Five Nights at Freddy's Security Breach. Dzisiejszy film będzie trochę inny od pozostałych, bowiem nie zajmiemy się stricte główną osią fabuły tej produkcji, a skręcimy w trochę inną stronę, by zająć się pewnym bardzo interesującym sekretem, który możemy odnaleźć w grze, a zapewniam, ta gra jest totalnie wypchana różnorakimi tajemnicami. Dzisiaj zajmiemy się sekretną minigierką z Balloon Boyem, która jest dostępna w sekretnym pomieszczeniu w tej grze. A nie ukrywam, jest to naprawdę ciekawa sprawa. A jeszcze mi zaczniemy, kochani, mega naprawdę z całego serca dziękuję wam za to, że jest nas już tutaj ponad 100 tysięcy. Póki co jestem jeszcze na etapie zdawania sobie sprawy z tego, jak ogromna ilość ludzi to jest. No jest to dla mnie totalnie nie do ogarnięcia. Niedługo chciałbym zrobić jakiś bardziej specjalny odcinek na tą okazję, lecz jeszcze to wszystko muszę sobie przemyśleć, więc dajcie mi jeszcze trochę czasu. Na ten moment naprawdę mega wam za to dziękuję, jesteście najlepszą widownią. A tymczasem jeszcze na szybko, nim zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę pod filmem oraz zostawieniu suba na kanale, jesteś tutaj nowy. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami sekretna gra z Balloon Boyem Five Nights at Freddy's Security Breach. Balloon Boya zapewne duża większość z was dobrze pamięta. Gość po raz pierwszy pojawił się we FNAF-ie 2 i był naprawdę mega irytującą postacią, której ja osobiście wtedy nienawidziłem. Kiedy dostawał się do naszego biura, chichrał się i blokował nam światła, no szło się zdenerwować jak nic. Tym bardziej, kiedy walił tego swojego okropnego jumpscare'a. Następnie pojawił się jeszcze w postaci Fantoma we FNAF-ie 3. Tam już był o wiele bardziej znośny i mi już aż tak nie przeszkadzał. We FNAF-ie 4 pojawił się w Halloweenowym dodatku, a później w zasadzie wyparował. I przez całą swoją trójgrową karierę był jakimś tam bardziej pobocznym animatronem. Nigdy nie był w czołówce, a był taki bardziej trzecio, nawet czwartorzędny. I tak tradycji stało się zadość i Balloon Boy powraca na moment we FNAF-ie Security Breach i znowu jest kompletnie nieważną postacią i znajduje się tutaj tylko i wyłącznie w postaci easter egga. Ale za to całkiem interesującego, który być może ma nawet jakieś tam odniesienie do FNAF-a 2. Bowiem tak, tutaj znajduje się automat bardzo podobny do tych związanych z Princess Quest, na którym to znajduje się totalnie sekretna minigierka, właśnie związana z tą postacią. Niemniej, aby uzyskać do niej dostęp, będziemy musieli naprawdę minimalnie bardziej się wysilić, bowiem ta minigra jest ukryta. Zatem jeżeli przejdziemy przez kino dzienne, będziemy w stanie odnaleźć taki oto plakat reklamujący film Piraci z Karaibów. Nie. Piracka przygoda kapitana Foxy'ego. Ten plakat jest kapitalny, bowiem znajduje się tutaj i chyba oryginalny Foxy, i raczej oryginalny Bonnie, i pewnie oryginalny... I cóż, jak pewnie zdążyliście się już domyślić, ten plakat to nie jest taki zwykły plakat. To są tak naprawdę drzwi do ukrytego pokoju, do którego, aby się dostać, musimy cofnąć się do kilku miejsc mapy i sfotografować za pomocą facecama makiety wszystkich czterech animatronów, które znajdują się właśnie na tym plakacie. Jest to dość żmudny proces, którego nie chcę opisywać, bo będzie bardzo nudno. Niemniej, jeżeli już się za to zabierzecie, gra uświadomi was, że robicie jakiś krok w dobrym kierunku, bo po zrobieniu każdej fotki, każdej makiecie, oczko animatrona zaświeci się, a poza tym usłyszycie to całkiem milutki dźwięk. Jeżeli zrobicie już wszystko i zrobicie to wszystko dobrze, dostaniecie się do sekretnego pokoju, który zdaje się być okropnie zaniedbany i wygląda tak, jakby nikt nie zaglądał tam od wielu dobrych lat. W tym właśnie miejscu znajdzie się malutkie przejście w ścianie do sąsiadującego pokoju, który jest o niebo ciekawszy. Wygląda jednocześnie na kolejne miejsce, w którym ktoś mógłby się ukrywać. I tak, z całą pewnością był to jeden z pracowników, bowiem wchodząc w to miejsce dostajemy wiadomość, która daje nam całkiem sporo do myślenia. One pracują razem, automaty do gier. One coś ukrywają, usterki. Uszkodzę wszystkie w tym samym czasie, a księżniczka mnie rozpozna. Ona mnie sprawdza, nie jestem jeszcze godzien. Inne to chronią, daj im zostać, jestem blisko. Tylko jeszcze jedną noc, proszę, mogę uratować księżniczkę. I tak brzmi to totalnie bezsensownie, jakby automaty ze sobą współpracowały, coś ukrywały, ale wiecie co to jest fajne, to jest Freddy's Security Breach. Tutaj absolutnie wszystko może się wydarzyć. Oczywiście ten ukryty pokój z całą pewnością należał do jednego z pracowników, który już jakiś czas przed nami starał się uwolnić Vanessę z woli Williama Aftona za pomocą właśnie Princess Quest. Niemniej został zwolniony. I prawie by się mu to udało, niemniej życie.
Nie ukrywam, jest to dość ciekawy wątek, niemniej chyba dysponujemy jeszcze zbyt malutką ilością informacji, więc być może kiedyś, kiedy dowiemy się czegoś więcej, wrócę do tego tematu i opowiemy sobie troszeczkę więcej rzeczy. Poza tym w samym pokoju, poza kilkoma ciekawymi odniesieniami do fabuły gry oraz kilkoma ładnymi rysunkami na ścianach, znajdziemy także automat, na którym to znajduje się sekretna minigierka, wokół której rozchodzi się ten materiał. Balloon World to właśnie ta gra, o której mówię. Już na samym początku widzimy tutaj gościa, który wygląda dosłownie tak jak Balloon Boy, tylko że coś mi tutaj usilnie mówi, że to jest żyjący normalny chłopiec, niżeli groźny animatron. Jest on ubrany w dokładnie ten sam sposób co Balloon Boy z FNAF'a 2 i ma tą swoją kozacką czapeczkę. Niemniej w prawym górnym rogu znajduje się Sandrop, co może nas już nastrajać, że ta gra będzie mieć dwa oblicza. Jedno dzienne, piękne, słoneczne, właśnie z Sandropem związane, a drugie związane już z Moondropem, czyli ciemne, mroczne, nocne. I tak też się dzieje. Generalnie cała gra jest czymś w rodzaju wariacji na temat Flappy Birda. To jest właśnie ten dziwny typ gry, którą nie mam pojęcia, jak mogę opisać. No wiecie, na czym polega Flappy Bird. Lecisz i unikasz przeszkód. Oczywiście co jakiś czas scenaria się zmienia, zamiast Sandropa pojawia się Moondrop, wtedy też dzienny krajobraz zmienia się na krajobraz nocny i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. I osobiście jestem pewien, że w grę możesz grać nawet w nieskończoność, cały czas po prostu lecąc w prawo. Niemniej w kilku miejscach następuje tutaj pewna usterka, jakże kluczowe słowo dla tej gry. Kiedy to świat przedstawiony ulega umrocznieniu, staje się ciemny, brudny, brzydki, zupełnie jak w Sonicu X-e. I przepraszam bardzo was wszystkich, ale to było moje pierwsze skojarzenie. Wówczas, kiedy tak też się stanie, podążać musimy po tym dosyć uwypuklonym, mocno widocznym śladzie, co również należy do najłatwiejszych zadań. Jeżeli już nam się to uda, nastąpi taka oto cutscenka. Wówczas pojawi się lekko widoczny napis Good Night, dobranoc. Jak zapewne widzicie, napis ma kolor fioletowy. Tutaj sama gra się kończy i fabularnie myślę, że to mega zawodzi i mogło zostać pociągnięte dalej. Niemniej tutaj zaczynają się spekulacje. Generalnie osobiście uważam, że istnieje kilka możliwości, co ta gra właściwie może symbolizować. Przede wszystkim sam fioletowy napis na końcu jest stricte odniesieniem do Williama Aftona / Springtrapa / Glitchtrapa / jakiegokolwiek trapa. Moją pierwszą myślą był FNAF 2. Niemniej szybko zdałem sobie sprawę, że łączenie tego z jakimkolwiek morderstwem Aftona, które wydarzyło się do FNAF-a 2, nie ma za bardzo sensu. Niemniej być może ma to jakieś drugie dno, jakieś inne znaczenie, które łączy to stricte z FNAF-em 2. Myślę, że pewnie coś takiego istnieje, niemniej osobiście ja w tej chwili nie potrafię tego zrozumieć. Później zacząłem zastanawiać się nad tym, co symbolizuje tutaj postać Sandropa i Moondropa. I wówczas zdałem sobie sprawę, że przecież Moondrop to jest jeden z absolutnie najbardziej przerażających animatronów w tej grze. Więc być może doszło tu do jakiegoś wypadku związanego z atakiem Moondropa na jakieś dziecko. Lecz no, nie wiem, to też za bardzo kupy się nie trzyma. Chyba najbardziej prawdopodobne zdanie w tej kwestii wyraził Dałko w swoim filmie na ten temat. Według niego jest to swoisty teaser czegoś, co pojawi się w tej grze za jakiś czas, jakiegoś DLC. I to jest chyba najbardziej prawdopodobna myśl w tej kwestii. Dysponujemy zbyt małą ilością informacji na to, by nadać tej całej sytuacji jakieś drugie dno. Lecz jednocześnie myślę, że kryje się za tym coś dużo głębszego. Jak również pokazała nam wiadomość związana z tym, że automaty są połączone i coś skrywają, to z całą pewnością kryje się tutaj coś o wiele, 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 wiele głębszego. Ale to już chyba temat nie na dzisiaj.
To był taki krótki, szybki film na temat jednego z sekretów tej gry. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich, to piszcie śmiało w komentarzach i strzelcie kciuka w górę pod tym filmem, jak wam się ten materiał spodobał. Jak jesteście tutaj nowi, zostawcie koniecznie suba na kanale. Ogromnie dziękuję za to, że jest nas już tutaj ponad 100 tysięcy. No mega, mega naprawdę dziękuję wam wszystkim za to. Jesteście najlepsi. A poza tym zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, Discorda, całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, ja kłaniam się nisko. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówił do was Mondar. Miłego dzionka wam wszystkim. Trzymajcie się ciepło. Cześć.